Hej, cześć, witajcie. Z tej strony Xoniec, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Assassin's Creed 2. Nauczyłem się. Pod tabem jest mapa. I w dzisiejszym odcinku mamy za zadanie przedostać się tutaj do... O tam. I mamy to kogoś... O, ja pierdola. I wywołujemy tam bójkę, niech oni sobie lecą. My udamy się szybciutko. Shit, i już na początku fejle. Dobra, załatwmy tylko tych trzech strażników na szybciutko, żeby móc sobie polecieć dalej. Dobra, możemy się już odczepić od nich w sumie. Udajmy się na ten budynek. I'm here with you, brother. I can't see him, and there he is, Laju! No, musimy ich załatwić, bo nas followują frajerzy, niestety. No kurde, dostałem strzałę jeszcze. Ach, fuck no. Dobra, dajmy się, zabijmy tego łucznika. Łucznik śpi, a my musimy się udać do środka jak najszybciej, żeby otworzyć tylko... otworzyć... bramę. Men, prepare yourselves! The assassin has arrived! I need to find a way to open the gates. Francesca mamy zabić, okej. I want your finished assassin! Do you hear me? Zdążę? Zdążę. Are we singing the same song? Do you think a few mercenary will scare me? Ah! They should. Shall I send your remains to that Ubriacone, Mario? What's the point? There won't be anything left of you to recognize. It's quite a plan you have. Urde bele, no. While you send these other men to die. Muszę ich zabić najpierw. To mi nie dadzą spokoju. Sorry, friend. You are on my list. Your fate is sealed. Tear him limb from limb. Let us paint the walls with his blood. That is no way to treat a guest. What is this? Czemu nie mogę skontratakować? Co się działo? Coś sfailowałem troszkę. A dobra, już możemy go klepać tutaj na spokojnie. Padł. Hop, padł. Teraz musimy zaasasynować tego ziomka w zbroi. Jeśli się nie mylę, to chyba o tego ziomeczka w zbroi chodziło. Kurde, no odwrócił się akurat do mnie. A to chyba nie o niego chodziło. A, o tego się ziomeczka chodziło. Jest, leży. Leży. Dobra, zaasasynowaliśmy go. He knows you come for him, emerging only in darkness to meet with the others. That answers when. Now tell me where. La fede dovrebbe dare conforto, non pena. Requiescat in pace. Spoczywaj w pokoju. Dobra, wykończmy tutaj tego ziomeczka. Tego tutaj. Jacopo. Szukamy Jacopo. Double kill, oh yeah! Triple killu! Dobra, to co nas teraz interesuje, to czy tutaj jest... A tu już mamy odkryty teren, dobra. To teraz udajmy się tutaj. Po ten punkt orientacyjny, chociaż w sumie...
Nie no, udajmy się po prostu. O, ty, tu jest skrzyneczka, okej. Okay. Się szybko podrapię, 300 florenków do przodu. 10k już prawie mamy, to może się uda nam na przy powrocie, uda się doskoczyć? Przy powrocie może uda nam się ulepszyć bank. Dobra, na razie udamy się prost. Tutaj jest niedaleko punkt orientacyjny. Widać go nawet stąd, na którym sobie odblokujemy dalszą część mapy. I pisaliście mi wczoraj na live'ie. Nie nagrałem tego samego dnia, nie miałem wczoraj siły. Ale pisaliście mi na live'ie, żebym ogarniał punkty orientacyjne nie tylko dla questów, ale też po to, żebym wiedział, gdzie iść. Tak więc tak zrobimy. Udamy się dzisiaj na kilka quest, kilka punktów orientacyjnych, żeby móc właśnie ogarnąć, dokąd iść. Przy okazji może zrobimy jakieś dodatkowe questy. Ale to się jeszcze zobaczę z tymi dodatkowymi questami, bo dzisiaj chciałbym popchnąć wszystkie te znaki, te wszystkie te wykrzykniki, które posiadamy. Co tam u was też? Napiszcie w komentarzu. Bardzo dziękuję za wszystkie rady. Niestety wszystkich nie spamiętam. I będę dalej failował, no niestety, ale tak to już bywa. Teraz sprawdzę sobie na mapie, czy gdzieś w drodze nie ma... Jest tutaj punkt orientacyjny, na który oczywiście się udamy. Tak więc pobiegnijmy sobie do miasta. Mogłem tu kobyłką pojechać, ale... Ale... Już się przebiegnę dzisiaj. Lubię sobie pobiegać troszeczkę, mogliście zauważyć na przykład na live'ach z Wiedźmina Trójki, że czasem lubię sobie pobiegać jak idiota. 3500 w skrzyni willi, wuhu! 3 koła, no to już mamy 13 tysięcy. No mamy 9,5. Tak więc tak, udajmy się... Czy doskoczymy tędy? Chyba nie. Przepraszam. Skuzate. Zostawmy sobie go. Iździec. Chcę się tutaj zobaczyć, czy mogę się jakoś dostać pod to tak, żeby mnie nie zauważyli. Nie. Dobra, wskoczmy sobie do wozu. Siup. Wyjdźmy z wozu. Assassino. Grajek mnie zostawił? Dobra, zostawił mnie Grajek. Grajek, dupajek mnie zostawił. Tutaj musimy się wdrapać. I z drugiej strony będziemy mieli kolejny list gończy. Chyba, że będzie on na dachu. Ale wątpię. Żeby był na dachu, on będzie gdzieś na dole. Where do they cut cloaks like that, Milano? Nice view for a girl. Dużo rzezimieszków możemy tutaj wynająć, ale nie chcę tego robić zbytnio. Ze względu na to, że... Radzę sobie radę bez nich. Chyba było jednak na górze. Chyba było jednak na górze. No trudno. Trudno. Ale tu mamy punkt orientacyjny, na który się udam. Tak czy siak. Bo z drugiej strony na górze po prostu ten list, dokładnie tak. A tu da radę wdrapać. Ezione. To w bok, w górę. Też myślę nad... Kurde, nie mam pojęcia, co mógłbym zrobić na następną serię. Jakąś taką, żeby się wam podobało. Ale to jeszcze pomyślimy. Może zrobię jakiegoś bardziej kooperacyjne albo solo. O, mamy kolejny znak! Oh yeah! Mamy kolejny znak. Kolejny znak, zajrąbiście. Odblokuj klik. Trzymaj blisko siebie. Trzymał to blisko siebie. Znajdź jego dziedzictwo. Franklin Delano Roosevelt.
Trzymał to blisko siebie. I think it's that. Okej, czyli trzeba znaleźć po prostu fragmenty Edenu na podczerwieniu. A zgaduję, że gdzieś... tu. Okej. Kod dostępu, sprawdzić plik. Wciśnijmy sobie spację. Otwórz wszystkie. A na razie nie będę tego odtwarzał. I tak nie mam wszystkich, więc nie ma sensu tego robić. A już nawet wiemy, gdzie jest ten list kończy za nami. Sobie go od razu ogarniemy. Zaczemy. Żeby nie krzyczał zaraz po kolegów. A sprawdźmy, czy on nie ma tego przypadkiem noży do rzucania czy czegoś innego. Miał. A napisaliście mi też, żebym sprawdzał u sklepikarzy. Laski, puśćcie mnie. Napisaliście mi, żebym sprawdzał u sklepikarzy odnośnie sakiewek, które mogą mi zwiększyć ten, ale to na razie sobie to opluję. Nie będę na razie tego robił. Dobra, teraz szybka mapa. Pozwólcie, że sprawdzę szybko mapę. No i tutaj już nie ma tak. Kurde, strona kodeksu. Nie, najpierw priorytetujmy sobie stronę kodeksu, bo jest po pierwsze blisko. A po drugie, fajnie by było sobie ją odblokować od razu. Więc zróbmy to. Ale widzę, że ona jakoś lekko strzeżona jest. Co ona ma? Czterech zbrojnych ma. To może byśmy użyli sobie naszych brawlerów tutaj, kolegów, kochanych. Uda mi się zebrać? Uda mi się na spokojnie zebrać. Bandziorów sobie zbierzmy. Up. Czego zabiłem? Ups, nie. Kurde, no strasznie zepsułem to. Aż zabijecie. O Jezus, przepraszam, taba wcisnąłem przez przypadek. Jest i finisher. Ale dobra. Chciałem ich zwerbować, ale mnie znaleźli. Frajerzy. Tenci. Ach. Strona kodeksu zdobyta. Tak więc. Spierdolony! Jak to powiedział pewien klasyk. Spierdolamy, jak to mówi klasyk. Tutaj widziałem jakieś side questa. Ale nie chce mi się go robić. Mogę tam wskoczyć? Nie mogę tam wskoczyć, ale słabo. Ale tu już mogę wskoczyć, ok. No i teraz się udamy chyba na głównego questa. Jeszcze. O! Tori de Salvucci. W tym znanym miejscu znajduje się jeden z symboli, o których wspomniał Sean. Powinieneś go poszukać. W miejsce słynącym ze swoich wież, rodzina Salvucci, pokazując swą 13-wieczną potęgę, wybudowała nie jedną, ale dwie wieże. Nie dosyć, że wniosła dwa strzeliste budynki, to jeszcze oba były wyższe niż wieża przywódcy. Stanowiło to pogwałcenie prawa z 1255, które zabraniało takiego aktu agresji z pomocą cegły i zaprawy. Okej. Tylko jak to będzie teraz zaznaczone? To mnie ciekawi. Czy to jest... to jest wyścig. Zlecenie zabójstwa, to nie. Tu jeszcze mamy jedną stronę kodeksu. O kurde, ale tu dużo rzeczy jest. Jezus Maria.
Dobra, nie, to udamy się po, drugą stronę kodeksu. Gdzie mam iść? Drugą stronę użyć. Już, już, odchodzę, panie, panie. Kolega sobie daleko zaleciał. Nie przeszkadzać mi, proszę, ja tutaj strony kodeksu robię, no. Dzisiaj strony kodeksu jednak będą, wydaje mi się, zajmowały więcej, niżeli cokolwiek innego. Chociaż zrobiliśmy dzisiaj dużo, tak w sumie mówiąc, to dość dużo dzisiaj zrobiłem w tym odcinku, bo to będzie druga strona kodeksu. Odbiliśmy to tą wioskę, czy co, jak to można nazwać, nie wiem. Okej. Ten już sobie nie żyje, a tutaj gdzieś na dole będzie strona kodeksa. Pana tym tutaj, o. Chociaż nie ma tutaj dużo przeciwników. A, bo to z drugiej strony będzie wejście. Z drugiej strony będzie wejście. No dobra, no. Zesnikujmy się na nich tutaj. You don't want to annoy me. I don't Dobra, ten już sobie ucieka. Niech sobie ucieka. Nas obchodzi strona kodeksu. Tak długo jak uda nam się ją szybko ogarnąć, to nie ma stresu. Nie ma stresu. Nie ma stresiwa. A w sumie splądruję sobie jedne z tych ciał. Może ci bardziej uzbrojeni mają więcej. A nie mają więcej flarów. Są o całe gówno więcej warci. Tu jest skrzyneczka, chociaż w sumie zmisowałem. Wow, zniszczona zbroja. Zbroja może zostać uszkodzona podczas walki. O kurde, nie wiedziałem o tym. O shit, to dobrze wiedzieć teraz, że coś takiego istnieje, jak zniszczona zbroja. A w sumie będę robił 30-minutowe odcinki chyba. Bo nie chcę, żeby ta seria miała 100 odcinków. Tam słyszałem jakiś skarb. Ale na razie bym się... O, to czekajcie, czekajcie, coś, nowy znacznik, nowy znacznik. Nowy znacznik, chyba że on już tu był, tylko że go nie zauważałem. Jakiś tu znacznik z asasynem. Gdzie jest ten znacznik z asasynem? Chyba, że to o to chodzi, żeby tam się wspiąć. Bo tam jest... Na innym z tych będzie... To to. Od tych asa... A, wiem, tam będzie ten puzzle, to chyba o to chodzi. Tak, i to będzie na tym, aż tutaj na tym budynku prawdopodobnie. Okej. Okay. Doskoczy tam Ezione? Nie, nie doskoczy. Albo będzie tutaj pogrobowiec. To już nie pamiętam, co ten znaczy, co to oznaczało. Dlatego się wespnę na górę. To chyba jest grobowiec bardziej niż to drugie. W okazji, zbierzmy sobie to. To jest chyba wejście. O nie! Strasznie się przeczyłem. Dobra, tu gdzieś musi być wejście. To jest quest. Natomiast ja na chwilkę bym sobie chciał... Ja bym sobie chciał tutaj spróbować znaleźć. Tutaj. Tu będzie grobowiec, czyli tu będą puzzle. Tu chodziło o grobowiec cały ten czas. A jeśli dobrze pamiętamy, to brakuje nam jeszcze czterech. Czterech? Czterech. Tych do... odblokowania zbroi Ezio.
kurde. Kurniałka. Drzwi są zamknięte. Przytrząsi Torre Grossa, odszukaj. Ukryto tam pieczęć asasyna. Okej, okay, ale jak mamy się dostać? Czyżby tędy musiałbym wejść? Oj. Chyba, że muszę najpierw... A nie, tutaj jest dźwignia chyba. To chyba odnośnie tych drzwi. Miejmy taką nadzieję, że to odnośnie tych drzwi. A że muszę pod wodę. Nie, to nie muszę pod wodę. Całe szczęście. Aj, są i ci strażnicy. Nie dość, że puzzle, to jeszcze strażnicy. Dachem by się tutaj przydało... Znaczy, dachem pod tymi barierkami trzeba będzie pewnie wejść. Spróbujmy. Oj, nie ten przycisk, nie ten przycisk. Żeby nie było za głośno. Nie tak? Ja pieczyłem to troszkę. Tak i tak. To łatwiej ich sobie po cichu nożami. No na przykład Altair za każdym razem trafia takim nożem, nie? Ezio nie zawsze trafia. Widać, że jeśli byłaby battle Ezio-Altair, to chyba Altair by wygrał. Tędy chyba wystarczy wskoczyć. Tutaj. Ale niestety mój plan się nie powiódł. Nie dało się tam przejść w taki sposób, jaki chciałem, czyli po cichu. Tak, żeby nawet nie zwrócili na mnie uwagi. Oj, zły przycisk, zła przycisk, combination. Czasami ta kamera jest irytująca według mnie. Nie wiem, może to po prostu moje odczucie. No tak jak teraz, to trzęsienie, ajajaj. Aż irytuje. Ale to jest ten urok starych asasynów. Urok i przekleństwo, bym powiedział. W jednym. Dobra, jest ten drugi. Będzie tam wyżej, mi się wydaje. Chyba nie tak. Dobra, padł. Strasznie mi tę kamerą trzęsie czasami, to jest naprawdę irytujące. Ale damy radę dzisiaj. Czas na marudzenie. O Jezus! O shit! I dość, że puzzle teraz. To dużo przeciwników. Gorzej. Najgorzej jest przez to, że jest tutaj Lubas. Może spróbujmy nóż. Nóż. O nie! Op się chyba nie skapnął. Kurde, no nie. Co? Przecież zmieniałem na ten. Jezus Maria, jeszcze mi się broń nie zmieniła. Zmarnowałem tylko ten. Petardy dymne i noże do rzucania. Ale mnie strollowała giera. Tak chciałem to załatwić. Oj, good, not good. Dobra, inaczej. Musimy wdrapać się tędy. Co mówię? Nie, nie tędy. No i kurde, rozkminianie tego mi troszeczkę chyba zajmie. Nie tak, ale może... Tu chodzi o to, żeby się wdrapać... tędy. A nie, bo tam na górę się nie wskoczy.
Muszę to przemyśleć, bo... A to chyba że... Jeszcze jedna opcja z tej strony. Mianowicie skoczenie na to, o tu. Jest, o to chodziło. What? Got you like a fish. Kurde, no nie udało mi się po cichu tego załatwić. Ale przeszukajmy ich, może odzyskamy ten nasz odrzucenie, które straciłem jak ciapciak. Co? Nie ten przycisk. On. Ja chcę tylko noże do rzucania, ziomek. Aż tak mnie nie obchodzą te typeczki. Dobra. Op. 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 Tędy? Chyba nie o to chodziło. Takie wrażenie, że chyba nie o to chodziło, nie? No nie, o to chodziło raczej. To teraz mam doskoczyć stąd tam. Like you! Not so fast, Stronzo. Cazzo! He's getting... There he is! Where did he... There! There! On him! A, bo ja mam pięści teraz tu założone, no tak. No dobra, no, no już krzyczeć będziecie w komentarzu, że failować miałeś i przestać failować, Xeonis. Fejle to część grania, okej? Okay? Trzeba jakoś wytłumaczyć widzom, że jestem słaby, no. Czekajcie, bo ja teraz się zgubiłem. Tam w sam tej logice pokręconej się zgubiłem. Tam na górę muszę wejść. Chyba, że tędy mogę wejść, to by było dużo prościej. A, o to wszystko chodziło, o to wszystko chodziło. Teraz już tylko puzzle bez... O Boże, z przeciwnikami. Mamma mia. No dobra, no ale przynajmniej te puzzle nie są już takie tragiczne. Zróbmy prosty trik, mianowicie weźmy sobie nóż do rzucania. Wkurza mnie fakt, że muszę to często zrzucać. Nie to, Ezione. A jeszcze zanim zapomnę, zmienię sobie tylko na to. Tego drugiego też będzie chyba trzeba tak załatwić, jak mi się przynajmniej wydaje. A tu jest ich dwóch aż. Shit. No. Może będą mieli z dwa noże. To się przyda zawsze, to się przydaje. Te noże do rzucenia są naprawdę fajne. Podoba mi się używanie ich. A teraz pytanie. Jak ja mam się dostać? Gdzie ja mam się dostać? Chodzi tutaj? Nie. A, chodzi o to tu. Albo nie o to? A nie. Głupi jesteś, Xeonis. Nie znasz się, Xeonis, nie znasz się. Chodziło o to wszystko. O! A! O tak trzeba się wdorobić. O tak się trzeba wdrapać. Ciak. Ciach, ciach. Teraz wejść trzeba. Tak, tak. Teraz przechodzimy tu. Ciach, ciach. Gdy? Nie, już widzę. Nie krzyczcie na mnie. No, kurde. Obróć się. W drugą stronę.
Tak. Dobra, widzę już te uchwyty. Czy tędy się dostaniemy? Tak jak planuję, tak jest. Tędy się wdrapiemy. Ale mnie ta kamera tiltuje troszkę. Ale dobra, udało się dostać do sarkofagu asasynów. Na to będziemy powoli kończyć nasz odcinek dzisiejszy. Ale najpierw skarby. 3 na 6 już mamy, dobrze jest. Nie ma tragedii, jak mamy 3 na 6. Wydaje mi się, że to całkiem dobrze, jak na 13 czy 14 odcinków. Czy niczego tutaj nie pominąłem? Pewnie pominąłem i się będę tiltował na siebie. Ale chyba nie, bo już nie brzęczy mi tutaj. No i dobra, mamy 15 tysięcy golda łącznie. Wydaje mi się, że to będzie chyba wystarczająco dużo do tego na ten odcinek. I zaraz zabieram się za nagrywanie kolejnego. Przejdźmy tutaj sobie na spokojnie, zaczekajmy. Dwie strony kodeksu, odbicie jakiejś, znaczy zabicie jakiegoś typka, asasynacja jakiegoś typka i sarkofag w jednym odcinku. Nie ma tragedii. Nie ma dzisiaj tragedii. Tak więc dziękuję wszystkim za obejrzenie tego odcinka. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcielibyście więcej, dajcie znać. No i co? Trzymajcie się. Widzimy się w następnym. Hej, hej.